ty mi nie zrobiłeś. Odbij się tak, jak na ty. Dobra, sobie. No, a nie to. Witam was serdecznie w tak urokliwym miejscu u stóp Trzech Koron, w miejscowości, skąd pochodzi ponad 400 flisaków. Popłyniecie za chwilę przełomem Dunajca, jednym z najpiękniejszych zakątków w Europie. Nie, teraz już tutaj, teraz. A wprost nas? A trzy koryny przed nami w całej okazałości. 982 metry nad poziomem morza. No przystańcie więcej, gdzieś. Trzymają. Dwie mają powyżej. Trzecią taką. Taką też dorywczą właśnie. Jednak. A w ogóle płynął ktoś kiedyś pływą do Najca? Kajaki. Ci co płynęli, to ręka do góry. Kajaki. Łzy lecą. Wiesz dlaczego ma taką smutną minę? Bo kto chce, to na jej łeb wchodzi. No to taka wkurzona jest, ona jest wkurzona taka. To jeszcze w latach 30 wybudowany, przed wojną. Uważaj, by sobie nie uderzyć w tam. Słuchajcie, przed nami najładniejszy odcinek, no zacznę. Przełom Dunajca. Otwieram ten przełom z lewej strony ostre skałki. Z prawej strony klasztorna góra. 9 km będziemy płynąć teraz takim wąwozem. Tu od Trzech Koron zaczyna się ścisły rezerwat Pińskiego Parku Narodowego. Z lewej będziecie mieć Polski Park Narodowy, z prawej Słowacki, Międzynarodowy. Po polskiej stronie założony jest 1932 rok. Widzisz tu dużą skałę. Duża skała nazywa się Grabczy Chabudna. Poniżej, dojdź po sam koniec. O, fajnie tam pokażą, gdzie Janosi był więziony. Uciekł z tego zamku w Niedzicy, uciekł prawą stroną. W tym miejscu hajducy węgierscy mu zagrodzili drogę. Przeskakiwał Dunajec. Prawego kamienia. Tu na lewy, 12 metrów szeroko w tym miejscu i 12... Tam są stopy ociśnięte, jak się poślizgną. Na stopie twarde kamienie miękkie jeszcze wtedy były. Tu na patyczka. O, nie, utopił się. O rany. Raz, widziałeś? Patrz, patrz. Ale to 3 razy sztuka, nie? A jak nie wypłynie, to czym pan będzie? No właśnie. Panie, nie? Jeszcze raz. To nie wierzę, nie przez wierzę. Jeszcze raz. O, jeszcze raz. Jeszcze raz, no to jeszcze raz. Ale trzeba je spłycić. Magiczny patyczek. Tam jest taki pan, wiesz, i on oddaje tego patyczka mi wyrzuca do powrotem. Po lewej Polski. To robimy głosowanie, tak jak w Sejmie się głosuje. Kto za prawą stroną, ręka do góry? Kto przegrywał, stawił piwo. Kto wygrywał, stawił 2. Z radości, że się nie straci. Dobrze się orientuje. A kto się wstrzymuje i zabawną psuje, pół litra funduje. Taki mały, taki duży. Jakby zaśpiewał piosenkę, to ja bym wstrzymywała. Po której stronie zostanie ta łąka z tą górą, jak popłyniemy? Po prawej słowackiej, czy po lewej polskiej? Po lewej. Po lewej Polski. To robimy głosowanie, tak jak w Sejmie się głosuje. Kto za prawą stroną, ręka do góry? Ta góra to nam cały widok zasłania. Po której stronie ona będzie? Z tymi skałami, co na niej rosną. Prawa czy lewa? Czarny bocian. Ciekawe. Czy to złapie?
Tunel jest wąski, ciasny, ciemno jest, trzeba się kłaść do łodzi. Dzieciska tu z przodu na gałązki. Reszta kładzie się tak, panowie na spód, później panie. Dziewczyny. Strony. Jeden taki duży macie, drugi, trzeci na nim, czwarty, piąty, szósty i siódmy prawie. Taka ciekawostka, że gdzieś za pół godziny będziemy z drugiej strony tej górki płynąć. Opłyniemy jeden. Zalewa, że ludzie się kochają, a na nie winę zwalali. Tam do tyłu macie tą polankę, to pierwsza zagadka o nią była. Dwa górale. Nie za bardziej, no. Zrobimy ci jeszcze ładniejsze zdjęcie. Nie, wystraszona. Odważna. Rybkę byś złowiła i zjadła jakąś rybkę. Jeszcze ty trzeba pójść na śniadanie. No, tu z lewej. A oni mówią, że to jest źródełko zawsze. I przywożą. O, ona. Ale język schowali. Pieniński potok, tam mówię, czy ta żura na wodę. Zobaczmy właśnie tą górę zamkową. Wtedy dopłyniemy, wy z kolegą Spirytus wyprowadzi szlak turystyczny, oczywiście od tyłu jest podejście. Pod szczytem tej sokolicy znajdzie się najsłynniejsza ta sosenka reliktowa, często spotykana na widokówkach, na pocztówkach. Tamtej jego obliczyli na około 500 lat. Dunajce, jak ta rzeka kręci się między tymi górami, między tymi skałami właśnie. Tak zwany plecy mnichów. Na koło opłyniemy tą sokolicę i będzie szlawnic. O, tamten, na tamten. Tak, właśnie, takie słupki graniczne. Kosowackie jest literką S. Polska i taki sam, tylko ze z literką P. To 100 metrów. Rzeka Górsko, czyli jest najwięcej pstrąga, lipienia, brzana. Dużo klenia jest. Największa z rybek, jaka jest do Najcu, to jest głowacica. To jest taki łosoś słodkowodny. Największe okazy tej głowacicy dorastają 1,30 m, 20 kg. A to dobra, bodaj, no, że jakbyś się później... Nie widzę. Sama jedna skała, sama jedna. Jak widać, sama jedna zostaje po stronie prawej, nie? Z tyłu te górki, po której stronie one będą. Ostatnia zagadka już. Te z tyłu góry to się wyłaniają. Prawa. A przed nami macie słowacki giewun. Nazywają się wylizane, słowackie. Tymi szczycikami biegnie granica polsko-słowacka. Dlatego wylizane, bo Słowacy jak się dowiedzieli, że z tej strony ta górka należy do nich, to z radości wylizali, takie ślady jak widać zostały.
Widzę, że ta grupa już jest polska. To każdą wodzie właśnie granica jest. Wpada do rzeki. Tak, 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 właśnie. Mamy z powrotem wracamy. Po Sokolicę, kawałek Sokolicy widać. A przed Sokolicą to są regle Sokolicy na górę. Sokolicą to są regle Sokolicy na górę. Samą jedną, a wylizanym za chwileczkę zobaczycie wąwóz, około kilometra go jest. Za tym wąwóz jest słowacka wioska Leśnica. Kawałek tego wąwozu, to nie było nic. Leśnicy między samą jedną a wylizanym. Za chwileczkę zobaczycie wąwóz, około kilometra go jest. Za tym wąwozem jest słowacka wioska Leśnicy. Ale usiądź na dwanie, żeby nie spadł. Przy tam dwanie. Przytulania, bo która sobie przytulała, prawda? Jeszcze później.